1 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Józefa, rzemieślnika. Jest to także tradycyjny dzień wspomnienia świętego proroka Jeremiasza. Jeremiasz żył w czasach pełnych niepokoju. Gwałtowne przemiany dokonujące się na starożytnym Bliskim Wschodzie wstrząsnęły nie tylko losem ludu, do którego należał, ale także jego własnym życiem. Na arenie dziejowej pojawił się około roku 626 przed Chrystusem, a więc w czasie, gdy hegemonia asyryjska zbliżała się do swego kresu, a Izraelici mogli na moment odetchnąć przejściowym powiewem wolności. Jeremiasz wywodził się z rodu kapłańskiego, ale sam był wieśniakiem. Mieszkał w Anatot, w miejscowości oddalonej od Jerozolimy o godzinę drogi. Gdy został powołany na proroka, otrzymał zadanie niszczenia zła, a tworzenia dobra, i to nie tylko w samym Izraelu, ale także u innych narodów. Powołując się na młody wiek i brak doświadczenia, wymawia się przed przyjęciem tej misji, ale nalegania Boże okazały się silniejsze. Stał się więc rzecznikiem Boga, wyposażonym w szczególny mandat. Podobnie jak Ozeasz, poniekąd także w jego stylu, wyrzucał mieszkańcom Jerozolimy, że zapomnieli o Panu i źle obchodzą się z braćmi. Przypomniał groźbę, jaką stanowią dla nich nieprzyjaciele z północy, którzy mogą stać się biczem pańskim, szalejącym nad ziemią Izraela. W roku 621 odnaleziono w świątyni Księgę Prawa. Dało to początek reformie religijnej. Jeremiasz przez całe swoje życie niestrudzenie głosił Słowo Boże i nawoływał swoich rodaków do nawrócenia i powrotu do Pana. Około roku 599 Nabuchodonozor pozwala swym wasalom na opustoszenie terytorium judzkiego. Jeremiasz wezwał wówczas do opanowania i roztropnego posłuchu, ale znów naraził się rodakom i został uwięziony, obity kijami i zakuty w dyby. Pod koniec roku 598 pod Jerozolimę nadciągnął sam Nabuchodonozor. W czasie oblężenia Jeremiasz wzywał do wierności ideałom ojców, a królowi wieścił deportację. W lipcu 587 roku Jerozolima została spustoszona, spalona, zrównana z ziemią. Elitę mieszkańców znów uprowadzono na wygnanie. Jeremiasz został uprowadzony do Egiptu. Mimo to kontynuował on tam swoją misję. Mógł już wtedy mieć około 65 lat. Jaki był kres jego życia, nie wiemy. Wiemy natomiast, że wpływ prorockiego nauczania był ogromny i rozciągnięty na stulecia. To, co Jeremiasz powiedział o przymierzu, powtarzać będzie za nim Ezechiel. Świadectwo życia i działalności oraz proroctwa, które on wypowiedział, zostały spisane w Księdze Jeremiasza oraz w Księdze Lamentacji Jeremiasza. W świetle jego proroctw dostrzegamy także Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Syna Bożego, którego Jeremiasz zapowiedział. Prorok cieszył się wielkim autorytetem zarówno w gminach żydowskich, jak i w pierwszych gminach chrześcijańskich. Nie mogło to nie oddziaływać na kult proroka w środowiskach chrześcijańskich. Święty Beda Czcigodny wpisał go pod datą 1 maja do swojego martyrologium. Z krótkiej notatki dowiadujemy się, że Jeremiasz był czczony jako męczennik, ukamienowany w egipskim Tafnes przez swoich rodaków. Niektóre źródła wspominają, że na jego grobie dokonywały się liczne cuda. Zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu, uznanymi za osoby święte, są oprócz Jeremiasza także Adam i Ewa, Abraham, Mojżesz, Dawid, Eliasz i Elizeusz oraz Jozue. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykłady Twoich świętych pociągają nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Jeremiasza, proroka, którego pamięć dzisiaj czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.